Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Razem ze mną siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Serdecznie Cię witam. Witaj Dominika, szczęść Boże. I witamy Państwa bardzo serdecznie. No, wątek taki, którego absolutnie nie możemy pominąć, pojawia się w pierwszym czytaniu w drugą niedzielę Wielkiego Postu, bo musimy się zmierzyć po raz kolejny z historią Abrahama, który oddaje Bogu swojego jedynego wyczekiwanego syna Izaaka. Ja od razu w taki sposób chcę tę historię z siostrą Joanną Państwu opowiedzieć. Jak opowiadałyśmy tydzień temu historię przymierza Boga z ludźmi po potopie, tego łuku na niebiosach rozciągniętego i obietnicy Bożej, że już nigdy nie zniszczy ziemi. Wtedy pytałam siostrę Joannę o to, czy co to za Bóg, który no wreszcie się opamiętał i nie chce niszczycielem być, nie chce krzywdzić ludzi, czy to Bóg się zmienił. No i teraz trochę podobnie chcę Cię zapytać, co to za Bóg, który najpierw obiecuje syna, najpierw daje ogromną nadzieję Abrahamowi czy Abramowi i Saraj, że będą rodzicami, a kiedy już to się staje, zresztą po długim, długim czasie, bo to nie było tak hop, że od razu ta obietnica się spełniła, kiedy wreszcie to nastąpiło, to co robi? To mówi, oddawaj, ja teraz chcę, żebyś go zabił. I to własnymi rękami. Ja myślę, że to kluczem jest to, co marginalnie wspomniałeś, to po długim czasie, bo jak zerkniemy sobie chociażby w 15 rozdział Księgi Rodzaju, to widzimy tutaj Abrahama jeszcze w tej wersji skróconego imienia, który mówi Panu Bogu, no wiesz, moim spadkobiercą będzie Eliezer. I to Abraham mówi Panu Bogu. A Pan Bóg mówi, nie Eliezer, nie twój sługa, który jest zrodzony u ciebie, ale popatrz na gwiazdy i takie będziesz miał potomstwo. Potem mamy kolejny odcinek, już w następnym rozdziale, kiedy z kolei ta niecierpliwość, czy właściwie trudno mówić o niecierpliwości, jeżeli czekasz 25 lat, prawda? Więc bardziej takie doświadczenie frustrujące, no tak, bardzo. Gorycz, frustracja, smutek, wszystko. Dokładnie. Rozczarowanie. Tak, i myślę, że też takie poczucie bezużyteczności, które towarzyszyło Sarze, bo w 16 rozdziale Księgi Rodzaju mamy do czynienia właśnie z takim impulsem, który otrzymuje Sara, czy jakby ona po prostu zaczyna działać i mając niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar, właśnie czytam fragment z 16 rozdziału Księgi Rodzaju, rzekła do Abrama, ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, to zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci. I mamy kolejny odcinek związany tak naprawdę też z klęską docelową, dlatego że urodzony Ismael, zarówno on nie będzie tym wymarzonym potomkiem ze względu także na to, że osobowościowo i pod względem swoich takich zainteresowań będzie kompletnie kompatybilny z Abramem, ale przede wszystkim obecność Hagar, jej status jako kobiety, która urodziła, obecność w domu Abrama wprowadzi konflikt. Konflikt pomiędzy nią a Sarą. Zatem spotykamy Abrahama już w 22 rozdziale jako człowieka z przeszłością. Człowieka, który wcale nie czekał bezczynnie na realizowanie się Bożej obietnicy. Szukał jakichś swoich własnych rozwiązań, no i żył z chyba poczuciem rozczarowania Bogiem trochę, tak? A teraz popatrzmy z drugiej strony. Pan Bóg, który mówi do Abrama, z którym chodzi cały czas, i Abram, słyszymy, chodzi z Bogiem, mówi, będziesz miał potomstwo. I teraz jest pytanie o to, jaki autorytet mają dla mnie słowa Boga. To znaczy, kim jest dla mnie Pan Bóg? Jaką moc sprawczą ma Jego słowo? Bo jeżeli ono wykracza poza moje kombinacje i mój ogląd rzeczywistości, to znaczy, że nie ruszę palcem, dopóki Pan Bóg nie zrobi tego, co obiecał. Tym bardziej, że Abraham co chwileczkę otrzymuje taką informację ze strony Pana Boga. Bo w 17 rozdziale znowu usłyszę, że Pan Bóg mówi, że zawieram przymierze między mną a tobą i twoim potomstwem i ono będzie trwało przez pokolenia. W 18 rozdziale słyszę zapowiedź potomka. I teraz, kiedy mamy do czynienia z rozdziałem 22, to bardziej akcent pada na to, dlaczego, jakby cały akcent intrygi pada na to, dlaczego teraz Pan Bóg odbiera, skoro zrealizował obietnicę, czyli już wszystko jest dobrze. I w tym momencie chyba potrzebujemy takiego mocnego odskoku kulturowego i zwrócenia uwagi na dwa aspekty.
Pierwszy element związany jest z przeszłością Abrama i z jego przekonaniem, kim on sam jest przed Bogiem, jaką ma samoświadomość, a widzimy to w jego funkcjonowaniu, że mamy do czynienia z człowiekiem, który po tych momentach, kiedy, możemy powiedzieć, Pana Boga rozczarował, tak byśmy powiedzieli kolokwialnie, prawda, że może czuć, że rozczarował Pana Boga, bo nie czekał na realizację tej obietnicy. W rozmowie dotyczącej Sodomy też jest taki bardzo, z jednej strony konsekwentny i uparty, ale z drugiej strony też taki bardzo wycofany. A może Panie to, a może to. I mamy do czynienia z człowiekiem, który mam wrażenie, wydaje mu się, że nie umie Bogu zaufać, że jest mu trudno jakby powiedzieć z czystym sumieniem, okej, to z Panem Bogiem to mam taką fajną, czystą relację. Czyli to jest ciekawe, bo to jaki my mamy odbiór Abrahama już od tej drugiej strony, tak, już też po wydarzeniu z ofiarowania Izaaka, to jest właśnie ten ojciec wiary, który Bogu zaufał, zawierzył i tak o nim przede wszystkim myślimy. A chwilę przed ofiarowaniem Izaaka spotykamy człowieka, który sam we własnych oczach nie jest takim mężem zaufania i bliskości z Bogiem, tak? I widzimy to nawet na jego postawie, dlatego że 20 rozdział Księgi Rodzaju przynosi nam tą sytuację taką samą, jak z początku obietnicy, czyli Abraham w Egipcie w 12 rozdziale, w 20 Abraham w Gerarze, który Abimelekowi mówi, że Sara jest jego siostrą, a nie żoną. I mówimy, no jak? Kobieta, która ma ci urodzić dziecko, jest twoją siostrą, a nie żoną, i teraz nagle pozwalasz, żeby obcy mężczyzna wziął twoją żonę. Takie pojawia się pytanie, jakie ty masz poczucie przynależności do swojej żony, do potomka, do myślenia o potomku, no bo jeżeli tu troszczyłeś się o to, żeby był potomek, więc były te dwie próby, albo sługa, albo Ismael, a teraz jakby kobieta, która jest twoją żoną i ma ci urodzić potomka, ona jest przed ciebie generalnie zlekceważona, odsunięta, to jakie jest twoje myślenie o potomku? I jak też później siebie oceniasz, kiedy w 21 rozdziale ten Izaak się rodzi. I w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z Bogiem, który mówi, złóż swojego syna w ofierze, to nie jest Pan Bóg, który mówi, no jeżeli ci nie zależało na twoim dziecku, ani na żonie, no to oddawaj je. Sami widzimy, że to jest sytuacja, która jest określona mianem próby. I teraz to nie jest próba, w której Pan Bóg sprawdza, co zrobi Abraham, Pan Bóg jest ponad czasem, doskonale wie, co Abraham zrobi. Tylko to jest próba, której beneficjentem ma być Abraham. Czyli że dowie się o sobie samym czegoś, co pomoże mu odbudować swój własny obraz w stosunku do Boga, tak? Dokładnie tak. Swój własny obraz, tak jak powiedziałaś, swój własny mniemanie o sobie, o jakby możliwości swojego zaufania Bogu. Dlaczego to jest istotne? Bo jeżeli stawiam siebie pod znakiem zapytania, to nie mam już nic. Jeżeli ja podważę moje człowieczeństwo, czy jakby zaneguję moje człowieczeństwo, to jest baza człowieczeństwa, że ja jestem w stanie wchodzić w relacje, to nie mam już do czego się odwołać, bo Pan Bóg spotyka mnie jako człowieka. Zatem po prostu muszę być, w cudzysłowie muszę, potrzebuję być sobą, żeby spotkać Boga. Ale to jest tak, że faktycznie Abraham nie wątpił w to, że się dogaduje z Bogiem, że go rozumie, że jest między nimi więź, relacja, bo to troszeczkę też tego dotyczy. Czy ja Boga słyszę? Czy mi się nie wydawało? Czy faktycznie to on do mnie mówił? To jest Boża obietnica. Gdzieś też tu chyba jest problem. Tak, i to jest to samo pole. Pole wiarygodności, czy jakby zaufania, że ja dobrze słyszę, że dobrze odbieram głos Pana Boga. Ale tu wchodzi nam mentalność semicka bardzo mocno, która per analogiam jest widoczna w zaufaniu, doświadczeniu świata stworzonego. Bo przecież kopanie studni jest związane z tym, że człowiek uruchamia swoje zmysły wyczuwające wodę. I tylko wtedy się decyduje, żeby w danym miejscu kopać studnie. I im bardziej jest to efektywne, tym okazuje się, że lepiej ten zmysł uruchomił. I tu jest analogicznie do zaufania Bogu, że nie ma w myśleniu Izraela, Żydów jako takich biblijnych, zwątpienia w
powtórzy, ja słyszę dobrze Pana Boga, ale jest realizm, myślenie, jak ja reaguję na to, co Pan Bóg mówi, jak ja to realizuję. Bo patrzmy jeszcze na ten obraz dobrze przecież znany, kiedy to już po momencie, gdy anioł powstrzymał Abrahama, żeby nie zadawał ciosu Izaakowi, Bóg zwraca się bezpośrednio do Abrahama i mu obiecuje. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dwie sprawy mnie tu interesują. Po pierwsze to, od czego zaczęłyśmy, czyli że no, ten tekst naprawdę może powodować, że my chcemy, że my widzimy Boga jako kogoś no, przedziwnego, tak, że syci się tym, że Abraham chciał zabić Izaaka, to pierwsza sprawa. A druga rzecz, która też może powodować, że Bóg jest podejrzany trochę, w naszych oczach, ta obietnica, że dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku. Czy Abraham myślał metaforycznie, że to Pan Bóg taki tutaj użył przenośni? Czy znowu mógł mieć problem, że Bóg mu obiecuje coś zupełnie kuriozalnego, bo wiadomo, że staruszek Abraham nie był kimś, kto spłodzi teraz tysiące dzieci. Więc jak on to odczytać miał? To możemy zapytać, czy prawnuczki są potomstwem swojej probabci, czy nie są potomstwem swojej probabci. Czyli nie metafora, tylko rozciągnięcie w czasie. Tak. I myślenie semickie jest bardzo mocne, bardzo mocno klanowe. A drugi element, ten, o którym mówisz, jaki jest Pan Bóg, to jest pierwsza sprawa najistotniejsza, że my zawsze widzimy z boku. Czyli nie jesteśmy w środku historii, zawsze widzimy z boku. Więc nie jesteśmy w stanie dokładnie wejść w doświadczenie tej postaci. I teraz możemy, skoro widzimy taką postawę Abrahama i nie widzimy Abrahama, który na Boga wyklina, ucieka, w jakikolwiek sposób szemrze, no przecież mamy takich postaw mnóstwo w Biblii, buntuje się, oskarża Boga, nie ma nic z tych rzeczy w postawie Abrahama, co znaczy, że on rozumie tą sytuację zupełnie inaczej. Jest jeszcze trzecia sprawa kulturowa, która tutaj zostaje bardzo mocno usankcjonowana i zarazem rozwiązana, to jest sprawa składania ofiar z dzieci Bogu Jahwe. Bardzo kategoryczny sprzeciw wobec tego zgłaszali prorocy, dlatego że zwłaszcza w Dolinie Gehinon, okalającej Jerozolimę, był taki proceder tylko nie Bogu Jahwe, ale Bożkowi Molochowi składania ofiar z dzieci. Na tej zasadzie, że jeśli chcę czegoś wielkiego od bóstwa, czegoś nie gabarytowo, tylko jeśli chodzi o rangę ważności istotnego, to muszę mu dużo dać. I dlatego zdarzało się dosyć często, że takimi ofiarami były dzieci. W pierwszej Księdze Królewskiej w 16 rozdziale widzimy Hiela, który za czasów Achaba kładzie fundamenty Jerycha na swoim pierworodnym synu. I w tym momencie jakby to jest konkret wydarzeń, bardzo mocno dociera do nas, że ofiara, do której Pan Bóg zaprasza Abrahama, ma być swoistym paradygmatem przez pokazanie, że Pan Bóg nie chce takiej ofiary. Czyli, że nawet jeżeli ty myślisz, że Bóg ma prawo chcieć takiej ofiary, no bo przecież Bogu wolno wszystkiego zażądać. No, kulturowo też to się gdzieś potwierdzało, tak, że obok właśnie tak robiono, ufając, że to się uda coś uzyskać. Właśnie, od Boga. I teraz mamy dwie rzeczy. Z jednej strony mamy ludzką praktykę, a z drugiej strony mamy myślenie Boga. I teraz mamy ludzką praktykę, która weryfikowała się przez efekty uzyskane i nikt nie pytał Pana Boga, co Pan Bóg myśli. I teraz jak zestawimy te dwie rzeczy ze sobą, to nagle mamy teraz sytuację, kiedy Pan Bóg mówi, dobrze, złóż mi, a ja ci pokażę, że ja tego w ogóle nie chcę. Ale ty myślisz, bo nie protestujesz, więc myślisz, że ja tego chcę. No i to jest właśnie ciągle ten obraz Boga potwora, o którym ja tutaj mówię, także cóż to za Bóg, też z naszej dzisiejszej perspektywy, który może coś, czegoś takiego chcieć. Nie? A nie myślę, że to jest Bóg, który właśnie chce pokazać, nie, ja taki nie jestem. A cóż to za człowiek, który posądza Boga, że Bóg może czegoś takiego chcieć, jaki nielogiczny człowiek. Bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, że Pan Bóg stworzył wszystkich i daje przykazanie nie zabijaj, jakkolwiek w układzie kanonicznym Biblii to dopiero nastąpi, ale jest to w prawie naturalnym w nas zapisane, no to jak Bóg może żądać tego, żeby ktoś drugiego złożył mu w ofierze? No ale siedzi to w nas, to znaczy siedzi w nas ta podejrzliwość. Ja tak zresztą tydzień temu, kiedy rozmawiałyśmy o potopie, myślałam i pytałam cię, tak, że Pan Bóg jest podejrzany o to, że chce ukarać, chce zniszczyć, chce wypróbować nas,
chce przestraszyć, no teraz tutaj tak, Abrahama, i że jest zmienny, bo to jest kolejny chyba problem, bo tak można to odczytywać, tak? To znaczy mamy tutaj Boga, który zobaczył, że Abraham jest gotów taką ofiarę złożyć i w takim razie to teraz już naobiecuje ci różnych fajnych rzeczy, bo się okazało, że twoje zachowanie mnie do tego przywiodło, żeby ci obiecać, że będę ci błogosławił. Też bez sensu. Tak, dokładnie, też bez sensu. I teraz, kiedy siadamy do takiej perykopy, to jakby potrzebujemy pamiętać, że nasza głowa operuje pojęciowością i sytuacjami, które mamy z XXI wieku. Czyli my patrzymy z perspektywy, kto śmiał taką krzywdę wyrządzić. Nie patrzymy przez pryzmat człowieka, który tak głupio mógł jakby myśleć, że można dzieci składać w ofierze. Mhm. Dlaczego tego nie robimy? No, wystarczy odpalić internet i zastanowić się, dlaczego wielokrotnie jakby życie nie jest szanowane. I kiedy stajemy w obliczu takiej sytuacji, to nas frustruje fakt, że Pan Bóg powstrzymuje rękę Abrahama i na przykład młodzież zgłasza dużo zastrzeżeń, dlaczego Pan Bóg doprowadził do takiego kryzysu emocjonalnego Abrahama. I tu mamy znowu szklankę do połowy pełną, bo pokazuje nam się kolejna rzecz, że bez emocji nie jesteśmy w stanie memoryzować doświadczenia, jakby uczynić przeżycia doświadczeniem. I teraz mamy Boga, który zaprasza Abrahama do przeżycia bardzo mocnego, po to, żeby te emocje, które mu towarzyszą i powtórzenie tego w narracji sprawiło, że to zostanie jako paradygmat dla wszystkich. Nie składamy Bogu dzieci w ofierze. I teraz Pan Bóg nie chwali, że on złożył dziecko w ofierze, że go związał i położył na ołtarzu, tylko chwali, że poszedł za jego słowem, ponieważ poszedłeś za moim słowem. No to i tego jest. Nie odmówiłeś, co nie? I teraz pytanie, czy chodzi o posłuszeństwo? Nie chodzi o posłuszeństwo, tylko o przyznanie Bogu autorytetu jako osoby, która wskazuje nam rzeczywistości prowadzące do rozwoju. I to jest chyba wersja typu, żebyś wiedział, że nie wolno dotykać palnika, to zbliż rękę wtedy, kiedy jest zapalony. Bo na całe życie będziesz wiedział, bo wiadomo, że nie dotkniesz go, bo wcześniej cię ogrzeje, ale już na całe życie będziesz wiedział, że zapalony palnik nie służy do tego, żeby go dotykać. I tutaj każdy człowiek będzie wiedział, że Bóg nie chce ofiar z dzieci. No jeszcze mam taki wątek tutaj, żeby już powoli żegnać się z Abrahamem, ale ten wątek się pojawia od początku kwestii słyszenia i rozumienia Boga. Wątpliwości, które mogły się rodzić w głowie Abrahama, czy naprawdę dobrze usłyszał Boże obietnice, skoro tak długo trzeba było na ich wypełnienie czekać. O tym, żeśmy rozmawiały, tak? Czyli, że następuje między nami komunikacja, dialog, coś się dzieje, czy nie. No i tak samo tutaj, kiedy no Bóg już nie mówi miłych rzeczy, będziesz miał syna, wszystko będzie dobrze, będziecie rodzicami, tylko mówi właśnie coś takiego bardzo, za czym się nie chce pójść, prawda? To nie jest obietnica z gatunku takich, które dają nam komfort, tylko właśnie odwrotnie. Jak takim słowom zaufać? A jeszcze ty myślisz, że ojku, ale wtedy mówił i nie wiadomo, czy mówił naprawdę, czy dobrze usłyszałem, to czy teraz mówi naprawdę i powinienem za tym iść? A zobacz, zachowanie Abrahama jest zupełnie przeciwne. Że w sytuacji, kiedy Pan Bóg obiecuje dziecko, Abraham nie czeka na spełnienie tej obietnicy, albo czeka, już się niecierpliwia. A kiedy Pan Bóg mówi, złóż syna w ofierze, on się temu nie dziwi i idzie go złożyć. I to nam też pokazuje, co kulturowo jest bliższe. I co kulturowo było sankcjonowane. Czyli, że Bóg jest kimś, kto wymaga ofiar. Tak. I jak bardzo Pan Bóg przez tą sytuację się z tym rozprawia. I teraz mamy Abrahama, który nie podważa tego, czyli jak bardzo kulturowo do trudnych sytuacji człowiek jest zaprawiony, jakby nie ma tutaj problemu, natomiast jak ogromna niewiara towarzyszy nam w odniesieniu do Bożych obietnic, do Bożego Słowa, do realizacji tego Słowa. No, czyli tak mocno jest w nas ta wątpliwość, ta podejrzliwość, o której ciągle mówię, że Bóg jednak nie jest Bogiem miłosiernym, łaskawym, błogosławiącym, kochającym, chcącym naszego dobra, to w nas gdzieś tak mocno siedzi, czy to jest jakieś właśnie diabelskie, że tak łatwo to w nas uruchomić, brak zaufania Bogu i niepewność, kim On jest i jaki jest? Jak patrzymy na starożytność, to porównanie Jahwe z bogami innych religii, no jest po prostu, wskazuje nam diametralne różnice. Nie ma w Jahwe ani grama mściwości, współzawodnictwa i żadnych innych cech, których jest tak dużo w bóstwach innych religii, więc kulturowo
wszystkie społeczności były z tym bardzo zaznajomione, że bóstwo to jest po prostu ktoś tylko mający szerszą władzę niż człowiek, ale osobowościowo po prostu identyczny. Nic więc dziwnego, że przerzucano takie spojrzenie na Boga. W naszych okolicznościach, polskich zwłaszcza, myślę, że to jest kwestia naszego wychowania, tego, że szybciej oczekujemy od Boga nagany i dołożenia jeszcze do konsekwencji, które ponosimy, niż pomocy takiej, może nawet nie widzimy tej pomocy, której Pan Bóg nam udziela. Bo zobacz, jak mamy w drugim czytaniu, prawda? Czy jest możliwe, żeby Pan Bóg czegokolwiek nam odmówił, skoro ofiarował nam swojego Syna? I nagle moglibyśmy powiedzieć wszyscy, jak słuchamy tego podcastu, czy jak my rozmawiamy, że przecież nie ma nikogo większego, kogo mógłby nam Bóg ofiarować, że to jest w ogóle bezapelacyjne, że oczywiście. Największy prezent, jaki mogliśmy dostać, już żeśmy dostali, tak? Ale wątpimy, czy może nam Bóg dać, jak to było, jajko i chleb, tak? A z drugiej strony od razu wysuwają się pytania, no to jak mógł ojciec swojego syna skazać na śmierć? I nie bierzemy pod uwagę, że to są trzy osoby jednej trójcy, tak? Jeden Bóg, że wszystko jest uzgodnione, że to jest wspólny plan. Nie, my traktujemy to na zasadzie, na pewno Pan Bóg musi mieć jakieś drugie dno i być okrutny, więc tutaj również mamy taki przykład okrucieństwa. I dlatego tak bardzo potrzebujemy tekstu biblijnego, gdzie Pan Bóg mówi sam o sobie i te wszystkie nasze krzywe opinie konfrontują się z prawdą o Bogu, która po prostu wyziera z tych sytuacji. I teraz myślę, że to jest też ciekawe, bo zobacz, jeżeli przeczytamy 22 rozdział Księgi Rodzaju z perspektywy Abrahama, a jeżeli przeczytamy go z perspektywy Boga, jeżeli przeczytasz go zwracając uwagę na Boga, który widzi od razu finisz, co nie? Zyskujesz zupełnie inny ogląd. I teraz, kiedy czytamy Pismo Święte, patrząc na ludzi, i zupełnie inaczej widzimy Boga, a kiedy czytamy, patrząc na Boga, zupełnie inaczej Go widzimy. Dlaczego? Bo kiedy patrzymy na Niego, widzimy pełną prawdę o Nim. Kiedy patrzymy na ludzi, to przerzucamy automatycznie na nasze doświadczenia i robimy projekcje. Dlatego wydaje nam się Pan Bóg zły, bo On nie jest w centrum naszej uwagi, tylko czyjeś doświadczenia. Czyli generalnie On jest na poboczu. Jak jest na poboczu, to zawsze czegoś nie zauważymy. Przeskoczmy do Ewangelii, którą też dzisiaj będziemy czytać w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Scena z góry Tabor, przemienienie. Mam wrażenie, że to jest taka puenta naszej rozmowy, że Bóg potrzebuje co jakiś czas nam przypomnieć, że ta rzeczywistość jest inna. To znaczy potrzebuje tego wyjątkowego światła, jak jest napisane u Marka, że jego odzienie, Jezusa odzienie stało się lśniąco białe, także żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. Czyli że no, musimy doświadczyć tego, że rzeczywistość jest inna niż my ją po prostu obserwujemy, tak? Że tak, w takim świetle jest Bóg, w takiej relacji jak z Eliaszem i Mojżeszem, z którym się pokazał, tak? To jest to. Tak, ale zwróć uwagę, że widzimy to wówczas, kiedy nasza optyka ma w centrum Jego osobę, a nie doświadczenie Piotra na przykład, który się zastanawia i pyta, co z tymi namiotami, czy rozbijać te namioty, czy nie rozbijać tych namiotów. Bo jeżeli zwrócisz uwagę na Piotra, tak, to nagle Pan Bóg pojawia się jako ktoś, kto kurczę zrobił kłopot, prawda? Albo no jakąś nieprzewidzianą sytuację wyreżyserował. A tak, kiedy patrzysz na Boga, to widzisz jakby taką bardzo sympatyczną, pełną ciepła odsłonę Jego osoby, z Jego własnej inicjatywy. No i słyszę, może przede wszystkim to, że słyszę, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, że to przemienienie, to światło, ta nadzwyczajna sytuacja jest potrzebna, żebyśmy usłyszeli podstawowe informacje o Bogu, że Bóg kocha. Tak, i że to jest kontynuacja cały czas działania tego samego Boga, którego wcześniej już obserwowaliśmy w akcji przez całe pierwsze przymierze. Więc mamy taki obraz, który znów powinien nam dodawać otuchy. Mamy słowa z obłoku, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ale mamy też, i tu wracamy do drugiego czytania dzisiaj z listu świętego Pawła do Rzymian, mamy jakby takie ciągle poczucie, że jesteśmy oskarżani, że jesteśmy podejrzani, tak? Ja przeczytam cały fragment, żeby Państwo i żebyśmy w tej rozmowie mogły się odnieść bezpośrednio do słów z tego czytania. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet swego własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? To są te słowa, do których już się odniosłeś, że Bóg ma dla nas pełną pulę dobra, niczego nam nie żałuje.
ale w nas są wątpliwości, oskarżenia, niepewność z tym związana trochę, jak było u Abrahama, tak i u nas. Bo czytamy dalej. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? To niby są pytania retoryczne, ale one mówią o tym, że w nas jest ogromna dalej podejrzliwość, że i mamy wrogów tu na ziemi i nie do końca jesteśmy w 100% pewni, czy Bóg jest po naszej stronie. Tak, i tu pojawiają nam się dwa ciekawe bardzo terminy. Dlatego, że z jednej strony pojawia nam się termin oskarżenie i to jest czasownik ekkaleo. To jest czasownik, który wskazuje na wrogość wobec innej osoby i wyzwanie, bo mamy tutaj tis ekkalezei kata eklekton teu. I mamy dwie formuły. Z jednej strony to są ludzie, którzy są ekkaleo zawołania, a z drugiej strony wobec nich są kierowane oskarżenia ekkaleo. I mamy generalnie ten sam rdzeń słowa. I teraz jesteś, jakby odpowiadasz na wołanie Pana Boga, ale tym samym nie odpowiadasz na inne wołanie. Mhm. I wskutek tego ta druga centrala może cię oskarżyć, prawda? No bo ty nie odpowiadasz na jego wołanie. I tu w takim kontekście pojawia nam się jeszcze pytanie, dobrze, a jak to widzi Pan Bóg? I teraz, czy Pan Bóg do nas się odnosi z takim działaniem katakrino? Teraz katakrino oznacza, że mamy do czynienia z ukierunkowaniem rozdzielania, czyli sądu, ale krino oznacza rozdzielanie, czyli Pan Bóg rzuca światło i my wtedy widzimy czarne, białe, czyli niezwiązane z Bogiem, związane z Bogiem i kata, czyli w kierunku dołu, czyli nie Pan Bóg nas potępia, tylko Pan Bóg nam rzuca światło. I w obliczu tego światła, które ma miejsce, my nagle rozpoznajemy, aha, to jestem ukierunkowany ku Bogu albo w przeciwną stronę. I ten tekst o tym nam mówi, że mamy Boga, który kochając tak naprawdę prowadzi nas przez różnorakie sytuacje, czy jakby wie, że życie ofiarowuje nam różnorakie sytuacje, on nam rzuca światło, żebyśmy mogli rozpoznać. Teraz mamy Abrahama, który wyrusza na tą górę Moria, bo gdzieś to doświadczenie tego Boga ma z tyłu głowy dobrego Boga, który jednak mu tego syna dał. I jak Abraham stanie pod górą Moria, to zostawi swoje sługi i powie, wrócimy do was. I z jednej strony możemy powiedzieć, dobra, obawia się, że oni go zatrzymają, przeszkodzą i tak dalej, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, dobra, ma nadzieję albo ma pewność. I teraz, kiedy mówimy o Bogu, który wydaje swojego syna, czyli mówimy o Bogu, gdzie jedna osoba Boża decyduje się stać się człowiekiem i umrzeć za nas, to mówimy cały czas o tym samym jakby rozpoznaniu, zaufaniu, pewności z naszej strony. Że skoro Pan Bóg tak wybiera, to znaczy, że możemy być spokojni. To jest droga jakby przewidziana przez Niego, czyli w dobrym kierunku. Stąd Bóg nie tworzy tych scenariuszy po to, żeby nas ściągnąć gdzieś, czy zastraszyć, czy żeby zbudować w nas przekonanie, że z Bogiem to nigdy nie wiadomo, tylko Bóg nam pokazuje, słuchaj, rzeczywistość życia jest wielokrotnie bardzo kręta, ale ja cię przez ten slalom gigant prowadzę światłem, które ci daję. Masz je na bieżąco i masz je docelowo. I teraz jest pytanie, na co patrzysz? Czy patrzysz na te elementy ciemności z boku, czy patrzysz na światło, które ja ci daję? I co wybierasz? To jest slalom gigant. Niestety, i raz na górze, raz pod górą, prawda? Ale światło cały czas jest. Mam nadzieję, że tak jak mnie pocieszają słowa siostry Joanny Nowińskiej, tak i państwa, i że nawet jeżeli bliższe jest nam to, co też, czego też doświadczają bohaterowie dzisiejszych fragmentów, czy to Abraham, czy to Piotr i pozostali uczniowie, czy to adresaci listu do Rzymian, czyli tych wątpliwości, słyszę Boga, czy nie słyszę, rozpoznaję, czy nie rozpoznaję, błogosławi, czy mi nie błogosławi. Nawet jeżeli też doświadczamy takich huśtawek emocjonalnych i czy duchowych, no to właśnie. To wyzwanie powtarzane tu cały czas przez siostrę Joannę, że zwracaj się w stronę Boga, próbuj dalej Go usłyszeć. On jest po Twojej stronie, że On nas buduje i podnosi na duchu. Za to dzisiaj bardzo dziękuję. Dzięki wzajemnie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska w tym podcaście. Do usłyszenia. Dzięki, z Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.